Cykl życia PlayStation 4 dobiega końca, ale nie oznacza to, że Sony zamierza odpuścić wydawanie tytułów ekskluzywnych. Co to, to nie. Czego dowodem jest Days Gone, czyli opowieść w świecie opanowanym przez zombie. Jak wyszło? Jest nieźle, o ile uzbroimy się w cierpliwość i skupimy przede wszystkim na fabule. Ale po kolei. Days Gone rozkręca się bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Przez pierwsze 10 godzin rozgrywki wykonujemy szereg zadań, które mają za zadanie zapoznać nas z bohaterem, ze światem oraz wdrożyć w mechanikę. Gra robi to jednak na tyle nieciekawie i niespiesznie, że zaczynamy wątpić, czy tytuł ma jeszcze w ogóle szansę się rozkręcić. Uspokoję was jednak, że tak. Później i walka robi się ciekawsza, a i bohaterowie jakby mieli więcej do powiedzenia. Ot, musimy po prostu przebrnąć. Na szczęście historia dowozi. Gra poświęca odpowiednio dużo czasu na zapoznanie nas z odpowiednimi postaciami, w tym oczywiście z naszym protagonistą. Znamy ich troski i zmartwienia, wiemy czym się kierują, jak i dowiadujemy się o ich stosunku do świata. Historia została napisana całkiem sensownie, a do tego urozmaicono ją przeróżnymi wątkami. W ramach fabuły głównej realizujemy kilka różnych planów. Produkcja chce nam zatem opowiedzieć historię powstania zarazy, o problemach poszczególnych obozów, czy pogodzenia się ze śmiercią ukochanej głównego protagonisty. Sporą część gry zajmują przerywniki filmowe. Jak na gry z obozu Sony przystało, zostały wyreżyserowane fenomenalnie i bardzo dużo wnoszą do opowiadanej historii. Dopracowane dialogi czy mimika postaci sprawiają, że Days Gone ogląda się jak film. To właśnie one też zbliżają nas do poszczególnych postaci i sprawiają, że czujemy się bardziej związani z samym światem. Pozostając w temacie świata gry, ten został dobrze zaprojektowany, choć głośno reklamowanych hord zombie jest paradoksalnie mało, zwłaszcza jeśli zestawimy stan faktyczny z dotychczasowymi materiałami promocyjnymi. Głośno reklamowane hordy pojawiają się z rzadka przez większą część rozgrywki. Jeśli zatem liczyliście na ciągłą ucieczkę przed setką wygłodniałych zombie, muszę was rozczarować. Zamiast tego będziecie się skradać, wbijać im z nienacka nóż w głowę i oszczędzać każdy nabój, zaglądając gdzie tylko się da. Ba, gra nawet celowo ogranicza nas w kwestii liczby przenoszonych naboi. Często dochodzi do momentu, w którym mogąc przenosić maksymalnie kilkadziesiąt pocisków, wolimy ominąć wrogów, bo nie jeden z nich wymaga nawet blisko 10 wystrzałów do uśmiercenia. Niewiele dzieje się też w samym świecie. Ot, możemy czyścić gniazda zombie, nazywanych tu świrusami, obozy ludzkich wrogów, czasem coś odszukać bądź wyeliminować na zlecenie któregoś z obozów. Zawartość opcjonalna dość szybko robi się powtarzalna. Może się też stać przykrym obowiązkiem, bo chociażby czyszczenie obozów okazuje się kluczowe dla możliwości wykonywania szybkiej podróży. A szkoda, bo świat jest naprawdę interesujący i równie przyjemnie się go zwiedza. Wszystko za sprawą niezłego modelu jazdy motocyklem. Nasz jednoślad jest odpowiednio ciężki i oporny. W dodatku możemy go ulepszać, dzięki czemu zacznie nie tylko inaczej wyglądać, ale też inaczej brzmieć i prowadzić. To bardzo duży plus, bo na motocyklu spędzamy znaczną część rozgrywki. Równie dużą część gry zajmuje szeroko pojęty survival. Do każdej wyprawy wypada się solidnie przygotować. Nie tylko uzupełniając amunicję, ale też gromadząc surowce niezbędne do wykonania bandaży czy mołotowów. W tym celu przeszukujemy przeróżne punkty orientacyjne. Im lepsze fanty w środku, tym większe prawdopodobieństwo obecności większej liczby świrusów w okolicy. Te momenty należą do najbardziej emocjonujących, zwłaszcza że nasz bohater przez sporą część gry jest za słaby na walkę z przeważającą grupą wrogów. Wraz z postępami w świecie i fabule dostaniemy jednak punkty umiejętności. Możemy je rozdysponować w ramach trzech drzewek umiejętności. Walki wręcz, strzelania oraz survivalu. I w ten oto sposób ciosy bohatera staną się mocniejsze, strzelanie przyjemniejsze, a skradanie nieco łatwiejsze. Takie rozwiązanie, choć jest praktyczne, to dokłada swoje do długiego rozkręcania się gry. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest ona typowym RPG-iem. Bohater ma swoje zdanie i opinie, zatem w rozmowach nie mamy możliwości dopytania o kolejne wątki. Days Gone nie jest zatem typową produkcją z otwartym światem, do jakich przyzwyczaił nas chociażby Ubisoft. Mechaniki rozgrywki również nie powalają. Nie oświadczymy tu wielu momentów widowiskowej walki, a sama akcja przyspiesza naprawdę rzadko. W zamian za to otrzymujemy bardzo długą, liniową i świetnie wyreżyserowaną opowieść, która wnosi sporo do nieco już skostniałej tematyki zombie. Krótko mówiąc, kilka rzeczy można by było zrobić lepiej, ale ogólne wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszym tytułem ekskluzywnym na PS4, pod filmem znajdziecie linki do polskich sklepów oraz najtańszych ofert Days Gone.